Inteligentny i ekonomiczny, nowy Renault Clio jest wyposażony w szereg funkcji obniżających zużycie paliwa. Należą do nich wskaźnik zmiany biegu, miernik przyspieszenia, wskaźnik stylu jazdy, tryb eko oraz, dzięki obecności ekranu systemu multimediów EasyLink, funkcja tryb eko 2. Wskaźnik zmiany biegu informuje o najlepszym momencie na załączenie wyższego lub niższego biegu, tak aby zoptymalizować zużycie paliwa. Ta funkcja jest cały czas włączona. Współpracuje z mechaniczną skrzynią biegów oraz z automatyczną skrzynią biegów działającą w trybie ręcznego sterowania przełączaniem biegów. Regularne obserwowanie tego wskaźnika powoli odczuwalnie zmniejszyć spalanie. Miernik przyspieszenia informuje na bieżąco o wykorzystywanej mocy i pozostałych parametrach przyspieszania. Aby wyświetlić miernik przyspieszenia, przełączaj tym przyciskiem strefy na tablicy wskaźników, aż dotrzesz tutaj. Następnie za pomocą strzałek przejdź do miernika i potwierdź wybór przyciskiem OK. Gdy włączysz miernik, kolor zielony oznacza, że przyspieszasz umiarkowanie i zużywasz mało paliwa. Kolor żółty oznacza neutralne przyspieszanie. Jeżeli kolor zmieni się na pomarańczowy, przyspieszasz za ostro, co skutkuje nadmiernym spalaniem. Wskaźnik stylu jazdy informuje na bieżąco, czy jedziesz spokojnie, czy też bardziej ostro. Aby wyświetlić wskaźnik stylu jazdy, przełączaj tym przyciskiem zakładki, aż zobaczysz tablicę wskaźników. Następnie za pomocą strzałek przejdź do wskaźnika i potwierdź wybór przyciskiem OK. Im większy liść, tym jedziesz płynniej i ekonomiczniej. Spójrzmy teraz na tryb eko. Wpływa on na niektóre funkcje powodujące wzrost spalania, takie jak ogrzewanie, klimatyzacja czy wspomaganie układu kierowniczego, ale również na parametry jazdy, np. gdy przyspieszasz lub zmieniasz bieg. Tryb ma na celu optymalizowanie zużycia paliwa. Aby włączyć lub wyłączyć tryb eko, naciśnij ten przycisk. Jeżeli masz system multimediów EasyLink z funkcjami MultiSense, możesz także przejść do menu ustawienia, następnie kliknąć zakładkę Pojazd i wybrać opcję MultiSense. Na ekranie systemu EasyLink pojawi się wtedy strona systemu MultiSense. Wybierz po prostu opcję Eco. Tablica wskaźników przełączy się wtedy do trybu Eco. W razie potrzeby, np. przy wyprzedzaniu, możesz chwilowo wyłączyć tryb eko i przywrócić maksymalne parametry silnika. W tym celu wciśnij mocno pedał przyspieszenia. Grafika na tablicy wskaźników wróci przejściowo do domyślnego stanu. Tryb eko włączy się ponownie, gdy tylko puścisz pedał przyspieszenia. W systemie EasyLink funkcja tryb Eco 2 umożliwia monitorowanie statystyk związanych z jazdą i zużyciem paliwa oraz stwierdzenie, czy jedziesz płynnie i ekonomicznie. Aby przejść do trybu Eco 2 z głównego menu, kliknij pozycję Informacje o pojeździe, a następnie opcję Tryb Eco 2. Zobaczysz następujące informacje o swojej jeździe. Tutaj znajduje się Twój łączny wynik punktowy. Od 1 do 100. Tutaj są wyświetlane oceny, maksymalnie 5 gwiazdek, przyspieszania, zmian biegów i trafności przewidywania zdarzeń na drodze. Strzałki i kolor informują o trendzie kształtowania się wyniku punktowego. Może rosnąć, być stabilny lub spadać. Strefa odległość bez zużycia paliwa pokazuje odległość przejechaną bez spalenia choćby kropli paliwa. Są tu również informacje o zużyciu paliwa. Tutaj widać schemat ilustrujący kształtowanie się wyniku punktowego. Miejsce nad linią 75% oznacza, że stosujesz zasady ekojazdy. Obecność pod linią 45% wskazuje, że jedziesz zbyt nieekonomicznie.
Jeżeli osiągane wyniki Cię nie zadowalają i chcesz się dowiedzieć, jak je poprawić, kliknij przycisk Porady. W wyświetlonym menu znajdziesz ogólne wskazówki na temat ekonomicznej jazdy, które pozwolą Ci zoptymalizować zużycie paliwa. Menu kontekstowe umożliwia dostęp do różnych ustawień. Do ustawienia nowych parametrów początkowych przejazdu służy przycisk Nowa jazda w trybie Eco 2. Zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o potwierdzenie tego resetu. Aby wyświetlić zapisane przejazdy, kliknij opcję Zapisane dane. Przejazdy są klasyfikowane w trzech kategoriach: dom praca, podróż i prywatne. Z menu kontekstowego dla każdego przejazdu można wybrać opcję Zapisz lub Usuń. Jeżeli chcesz ponownie ustawić parametry początkowe obliczenia swojego wyniku punktowego, naciśnij przycisk Usuń historię. Zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o potwierdzenie operacji. Wreszcie, aby wyświetlić lub ukryć raport generowany po zakończeniu przejazdu, kliknij odpowiednią czynność w tym miejscu. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci jeździć ekonomicznie. Nie rozgrzewaj silnika na postoju. Zamiast tego jedź przez kilka kilometrów bez nadmiernego obciążania silnika, aż osiągnie on swoją optymalną temperaturę. Nie utrzymuj silnika na bardzo wysokich prędkościach obrotowych. Zamiast tego zawsze staraj się wrzucić jak najwyższy bieg. Nie przyspieszaj gwałtownie. Jak najmniej hamuj, przewiduj i naucz się oceniać z wyprzedzeniem odległość od przeszkody lub zakrętu, tak aby do zmniejszenia prędkości wystarczyło ujęcie nogi z pedału gazu, bez wciskania hamulca. Regularnie sprawdzaj ciśnienie w oponach. Zbyt niskie ciśnienie zwiększa zużycie paliwa. Do wentylowania kabiny wykorzystuj raczej nawiewy. Przy prędkości 100 km na godzinę jazda z otwartymi oknami zwiększa zużycie paliwa o 4%. Nigdy nie tankuj paliwa pod sam korek, ponieważ wtedy może się po prostu wydać. W pojazdach z klimatyzacją bez trybu automatycznego wyłączaj układ, gdy go nie potrzebujesz. Pracująca klimatyzacja zwiększa zużycie paliwa. Nie jeździ z pustym bagażnikiem dachowym. Zdejmij go od razu, gdy przestanie być potrzebny. Staraj się nie jeździć na bardzo krótkich odcinkach, po których następuje długi postój. Silnik nie osiąga wtedy swojej optymalnej temperatury, co skutkuje nie tylko podwyższonym zużyciem paliwa, ale również przyspieszonym zużyciem samego silnika. Polegaj na funkcjach nowego Renault Clio, wspomagających ekonomiczną jazdę. Nowy Renault Clio sprawia, że jazda jest prawdziwą przyjemnością.